Cześć, witam się z Wami w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj będzie book haul z ostatnich miesięcy, a dokładniej licząc tak mniej więcej od lutego, ponieważ wtedy ostatnio chyba nagrywałam jakiś book haul książek, które do mnie przybyły. Od tego czasu trochę się tych książek uzbierało, jak widać tutaj stosiki. Są podzielone na książki, które otrzymałam w ramach współpracy recenzenckiej, które sama sobie kupiłam, oraz te, które przywiozłam z targów książek w Warszawie, bo jeszcze chyba nigdzie nie publikowałam, jakie właśnie wtedy upolowałam powieści. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. I zacznę od tych, co dostałam w ramach współpracy, ponieważ jest ich najmniej z tego stosiku, co mnie w sumie dziwi, ale z drugiej strony cieszy. I zacznijmy od Kate Robert, czyli Electric Idol i Wicked Beauty. Tą książkę teraz obecnie czytam, jestem na 330 stronie, na tam 430. Jest naprawdę genialna, ale biorąc pod uwagę, ile tu jest scen erotycznych, to na pewno nie jest to książka dla młodych czytelników, tak jak w sumie poprzednie książki, ale tutaj nie było aż tak dużo tych scen. Tutaj mamy je co chwila, więc to mnie trochę razi, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę wątek taki fabularny, jest naprawdę ciekawie, ponieważ tutaj mamy właśnie historię Heleny, Patroklesa oraz Achillesa. Także jest naprawdę intrygująco i czekam na to zakończenie, bo jestem ciekawa, jak to zostanie rozwiązane i jak tutaj się wszystkie sprawy potoczą. Dalej mam od Wandy Siupieli Łączkę, Czarna Kostka, o której Wam opowiadam na kanale, więc jak coś będziecie mieli link w opisie. Mój kochany patronacik, przeurocza powieść, taka niecodzienna, ale opowiadająca o codziennościach, naprawdę przegenialna. Czekam na kontynuację, ponieważ zapowiada się świetna historia i wątki, które zostały w niej poruszone, nie zostały do końca zamknięte, także czekam na ich rozwinięcie. I w sumie o wszystkich książkach, które mam tutaj od wydawnictw, możecie na kanale usłyszeć, więc jak coś będziecie, powtórzę po raz ostatni, będziecie mieli linki w opisie i jak coś odsyłam do szerszej opinii. I tutaj mam Pokrzywa i Kość od T. Kingsfisher. Naprawdę baśniowa powieść, klimaty a la średniowieczne zamki. Księżniczka, która chce ocalić swojej siostry, dziwna pożegnucha, która ma demoniczną kurę oraz kościopies. Naprawdę przegenialna, jest tam... Teraz dużo osób wspomina o tej jednej takiej lekko drastycznej scenie z zębami związaną, ale ona nie jest aż tak dramatyczna i czasami dziecięce bajki z mojego dzieciństwa były straszniejsze niż to tutaj, także ja bym się do końca nie zrażała, ale jest ogólnie przegenialna. I dalej jest Dark Favor od Karen Marie Monik. Też bardzo ciekawa powieść, czekam na rozwinięcie, ponieważ no, to ma mieć dużo części, także też nie chcę wyrokować po jednym tomie, ale rozpoczyna się naprawdę ciekawie. Mamy mroczne klimaty, magiczne, niebezpieczne, wręcz zabójcze, no i bardzo przystojnego gościa, o którym nic nie wiemy. Następnie Zrodzeni z Legendy od Tracy Deon. Mam nadzieję, że dobrze mówię to nazwisko. Też naprawdę spoczko powieść, bardzo przyjemnie mi się je czytało, mam tutaj trochę akademickie klimaty i jeszcze związek z legendami arturiańskimi, także moje zdecydowanie klimaty, moje tutaj, no, wszystko co ja mogłabym chcieć, to było w tej książce, także czekam na kontynuację, zobaczymy jak tam się rozwinie sytuacja i czy bohaterowie, na których naprawdę polubiłam, przeżyją do ostatniego tomu. Także tego się trochę obawiam, ale mam nadzieję, że tutaj autorka nie zawiedzie. No i ostatnia recenzja, która była na kanale, czyli Pod szepczącymi drzwiami od TJ Klune. Przegenialna, ale tutaj no, jest taki mały red flag, bo tutaj mamy temat śmierci poruszany, żałoby, traumy, także osoby wrażliwe na te tematy bym wtedy odradzała, ale naprawdę jest przeboska i po prostu tak pouczająca w prosty sposób, że to jest po prostu niewiarygodne. No i na tym skończyliśmy książki recenzenckie, więc przychodzę teraz z książkami, które kupiłam sobie sama w tym czasie mniej więcej. Jest ich troszkę, bo kilka tytułów naprawdę mnie interesowało i chciałam mieć je jak najszybciej na półkach, chociaż czasowo nie wiem, kiedy ja to przeczytam, także chyba każdy czytelnik i każdy książkoholik zadaje sobie to pytanie. Ale po pierwsze mam tak, Kosiarze oraz Thunderhead od Nila Schustermana. No już o tej książce słyszałam naprawdę długo. Wcześniej jak było te pierwsze wydanie, też chciałam to przeczytać, ale po prostu fakt, że nie wyszła trzecia część, a później ceny poprzednich tomów były kolosalnie drogie. Mówię sobie, odpuszczam, trudno, jakoś przeżyję bez znajomości tej historii, ale teraz jak wydawnictwo zapowiedziało, że właśnie będą je wznawiać w nowej szacie graficznej i w twardej w ogóle oprawie, plus że trzeci tom zostanie po raz pierwszy właśnie przetłumaczony w Polsce. Już mówię, nie zastanawiam się, biorę od razu póki są, bo nigdy nic nie wiadomo, także wolę nie ryzykować. No i zobaczymy, kiedy znajdę na to czas, ale zapowiada się naprawdę genialna historia. O tej książce też Wam opowiadałam, czyli Florystki od Alicji Sinickiej. Przegenialny thriller, w ogóle dreszczowiec, zaskoczenie, łapie za głowę i trudno się potem pozbierać. Także
Naprawdę, autorka robi świetną robotę, jeżeli chodzi o właśnie takie tworzenie klimatu, tworzenie napięcia i budowanie go. To jest po prostu genialna robota i zdecydowanie to jest jedna z lepszych polskich autorek, jeżeli chodzi o taką tematykę. No i na fali też pozytywnych opinii i wielkiej popularności skusiłam się na Love on the Brain od Ali Hazelwood. Wiem, że ta poprzednia zbiera więcej pozytywnych opinii, ale mówię, zobaczę tą nową. Ale jak ta mi się spodoba, to też zaopatrzę się w tą poprzednią książkę, ponieważ no tamta mnie kupowała i chciałam ją przeczytać, ale jakoś wcześniej nie było okazji. Teraz akurat była promka na Empiku, że ona była tam za niecałe 20 zł, to mówię, już się nie zastanawiam, tylko biorę. Ma kiutaśną okładkę i po prostu no jestem mega zainteresowana, tym bardziej, że teraz takie luźniejsze klimaty jakoś mi dobrze siadają, także podejrzewam, że zapoznam się z nią szybciej niż później. O tej książce Wam opowiadałam w moim TBR-ze na najbliższe miesiące, takie wakacyjne, czyli ten pierwszy, ostatni dzień od Adama Silvery. Ten ostatni dzień ja uwielbiam, kocham, ubóstwiam, po prostu to była jedna z najlepszych książek, jakie czytałam i to jedna chyba z pierwszych, które miało wątek w ogóle LGBT, więc ja mam do niej ogromny sentyment, dlatego jeżeli wyszedł prequel, ja wiem, że muszę to przeczytać i to jest koniec, kropka, ja nie chcę nawet więcej się tłumaczyć, bo wiem, że to będę chciała zapoznać się jak najszybciej. I tak, mam tu jeszcze I Was Born for This od Alice Osman. Nie wiem, czemu ja kupuję książki tej autorki, bo mam z nią zloty i upadki. Jedne mi się podobają, jedne nie. Mam ogólnie oprócz tej jeszcze dwie książki autorki, które mam nieprzeczytane. Jest to Radio Silence i Solaters. No i teraz ta jeszcze wpadła. Nie wiem, Hardstopper mi się podobał, za to już Loveless, taka relacja średniawka. A kupuję kolejne, żeby ładnie mi na półkach wyglądały, także... Także zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu z tą opowieścią, no ale nastawiam się pozytywnie. I książka, którą zaczęłam dosłownie czytać, mam 30 stron przeczytane na pewnie 300, jak dobrze kojarzę. No, 320, czyli z tej strony Sam od Destina Tao. I zapowiada się ciekawie, chociaż język na początku tak średnio mi leży, ale mam nadzieję, że później to się rozwinie, jak się pojawi więcej dialogów, bo teraz mamy więcej przemyśleń głównej bohaterki i całej takiego zarysu fabuły i relacji między głównymi bohaterami, że tak trochę na razie średnio, no ale po 30 stronach, co ja mogę oceniać. No i tego nie mogło zabraknąć, czyli Łańcuch Stierni od Cassandry Clare, trzecia księga ostatnich godzin. Ja wiem, że jeszcze nie przeczytałam Pani Nocy, ale ja już się zaopatruję, bo wiem, że czasami z książkami Cassandry Clare jest dość duży problem, żeby je dostać, więc już wolę mieć w zapasie i muszę w końcu je nadrobić, ponieważ no te cegiełki trochę przerażają, a później, żeby sobie to na spokojnie obrabiać... O matko, to ma 900 stron! O! Nawet nie zwróciłam na to uwagi. Matko boska, kiedy ja to przeczytam? Chociaż tydzień urlopu będę musiała wziąć, żeby to przeczytać. Przynajmniej jedną część. Nie wnikam, dobra. Będę kombinować. No i tak, po Wojnie Makowej byłam zachwycona twórczością autorki, więc musiałam też zaopatrzyć się w Babel od R.F. Kwang. Jezu, nie umiem wymawiać nazwiska tej autorki. Przepraszam, na emocji. Ale no, mam w tych czarnych ozdobieniach, jest piękna mapka, piękna klejka w ogóle, no, to jest coś pięknego. Więc zobaczymy, ale to też ma dużo stron i to mnie trochę przeraża. 740. Więc ja nie wiem, kiedy ja na te książki znajdę czas. Ja zamknę się w chacie na miesiąc, to może wtedy nadrobię. No i ostatnia książka, którą sobie tak kupiłam sama w międzyczasie, czyli Dotknij mnie od Tehere Mafi. Kupiłam to pod impulsem, bo była promocja w Empiku, a chciałam właśnie ten pierwszy, ostatni dzień kupić, więc musiałam jeszcze jakoś drugą dobrać, żeby mieć promkę. Ale że to jedyna była, którą kojarzyłam i nie była kolejnym tomem, którego wcześniej nie znałam albo nie miałam. No mówię, dobra, spróbuję, zobaczymy, ale z Tehere Mafi też mam taką dziwną dość relację, więc... Ale po opiniach niektórych osób też nie chcę się za bardzo tak nastawiać pozytywnie, bo chyba nie ma co szukać tej fajerwerków. No i dobra, przyszedł czas na książki z tagów. Zaopatrzyłam się w dość dużą ilość książek, więc będę miała co pokazywać, więc postaram się to w miarę szybko ogarnąć. I nie przedłużając, oczywiście Beastars, tom 13, o którym Wam mówiłam w podsumowaniu miesiąca, że już go przeczytałam. Naprawdę podobał mi się, będę czekała na kolejne części, bo to jest naprawdę super seria. Dalej mam Słoneczny Gon od Max Green. I szczerze mówiąc, nie planowałam tej powieści zbytnio kupować, ale widziałam, że autorka jest na targach, właśnie podpisuje książki. I szczerze mówiąc, właśnie na początku nie widziałam kolejek do niej, więc mówię, z drugiej strony będę miała właśnie podpis, bo tutaj mam jeszcze z nawet jakiejś, o, jakąś wlepką, nawet jeszcze tutaj nie wyciągnęłam tego. No i mam też podpis autorki.
Więc tak, mówię, skorzystam sobie z okazji, czemu nie? A tym bardziej, że opis książki naprawdę mi się podobał, bo księżniczka, która chce tutaj zemsty, ale za tą zemstę no będzie musiała zapłacić dość wysoką cenę. Także zapowiada się ciekawie, zobaczymy jak to się potoczy. Jeżeli pierwszy tom mi się spodoba, to na pewno będę zaopatrywać się w kolejne. I tak, szukając wydawnictwa otwartego, bo potrzebowałam jego bardziej w sprawach biznesowych niż właśnie, żeby kupić książki, ale trafiłam do wydawnictwa Znak i właśnie ich Odnogę, Odyseję. I tam się zaopatrzyłam w Sam Sylwester i Wiele na wpół przeżytych żyć od Mae McGregor. Bo ta książka, odkąd pojawiło się właśnie to wydawnictwo, tak mi rzucało się ciągle w oczy, wyskakiwało wręcz z lodówki. I chciałam się z tym zapoznać, tym bardziej, że właśnie jest osobą niebinarną, a szczerze ja teraz zaczęłam mieć kontakt z kilkoma osobami, które tak samo się utożsamiają i chciałabym poprawić swój język, żeby też te osoby czuły się komfortowo, więc mam nadzieję, że to zostało dobrze przetłumaczone i że będę mogła wciągnąć dodatkowo, oprócz fajnej fabuły, jakieś aspekty właśnie wiedzowe, żebym mogła to później wykorzystywać na co dzień. Tej książki też nie planowałam kupić, ale dosłownie dzień albo dwa dni przed wyjazdem na targi Ewa z Katvloguje wspominała o tej powieści, czyli Girl in Blitzes. Nie jestem pewna, jak to się dokładnie wymawia, od Katherine Glasgow. I słyszałam, że ta autorka naprawdę tworzy mocne powieści. Tutaj mamy właśnie o samookaleczaniu się historię, więc to trochę w moich klimatach jest powieść, także dlatego się na nią skusiłam, no bo zapowiada się mocno emocjonalna powieść, ale też mam nadzieję bardzo wyjątkowa i pouczająca. I wreszcie po takim długim czasie polowania, zastanawiania się, tak kombinowania jak dorwać te książki, udało mi się dorwać opowieść o Podręcznej i Testamenty od Margaret Atwood. Naprawdę ja za tymi książkami łaziłam i zastanawiałam się dobry rok, żeby w końcu je przeczytać. Nawet chyba była jakaś akcja na Legimi, że jak się tam zalogowało, to miał się e-booka wtedy za darmo i chyba mam opowieść Podręcznej wtedy, w tej wersji, ale chciałam mieć książkę, bo te okładki są też przegenialne, a wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo wartościowa powieść, no zwłaszcza przy obecnych czasach, które dzieje się w Polsce, więc mam nadzieję, że też uda mi się z nimi dość szybko zapoznać i że mnie totalnie porwą i będę w nich zakochana i wyniosę jakieś cenne lekcje z nich. Za to na przełamanie sobie po takiej trudnej tematyce, tutaj mam od Małgorzaty Starosty, Gdzie są moje zwłoki. Coś tutaj mamy w ogóle związane z Niemcami, z jakąś drugą wojną światową, więc to mnie kupiło, tym bardziej, że ja na książkach Małgorzaty Starosty się jeszcze nie zawiodłam. To są genialne komedie kryminalne i po prostu Małgorzata Starosta to jest taki dla mnie odpowiednik Alka Rogozińskiego, tylko w damskiej wersji, więc ja wiem, że na tych książkach się nie zawiodę. I na targach właśnie książek w Gdańsku kupowałam pierwszą część tej serii, teraz właśnie autorka wydała drugą część i mówię tutaj o Monice Litwinow i teraz mamy W gaju. Wcześniej było Za lasami, mamy podobne klimaty, tych samych bohaterów co w poprzedniej części, no ale nowe zwłoki, które będą czekały na rozwiązanie i złapanie sprawców. Także jestem bardzo ciekawa, jak to zostało rozwinięte, jak to się potoczą dalsze losy bohaterów. Także cieszę się, że już ją mam u siebie i będę mogła na spokojnie przeczytać. I zostały mi dwie ostatnie książki, które mam wam do pokazania. I szczerze mówiąc, za tymi książkami stałam chyba z godzinę. Chociaż ogólnie wokół wydawnictwa to latałam z 2 godziny, ale żeby kupić konkretnie, no to tak z godzinkę, bo zabrakło dostawy i czekaliśmy, aż przyjedzie kurier, znaczy kurier, dostawca z nowymi egzemplarzami książki, bo one tak szybko się wyprzedawały, że to była głowa mała i żałuję, że już w piątek jakby się na targach, to nie poszłam od razu do wydawnictwa i sobie nie kupiłam ich, żeby już nie czekać, nie bać się, że dla mnie nie starczy. I chodzi mi dokładnie o Wojnę Lotosową, czyli Tancerze Burzy i Bratobójca. Ja kiedyś miałam podejście do właśnie Tancerzy Burzy, ale jakoś tak po 50 stronach to porzuciłam, bo tak nie czułam się osobą, której mogłaby się to spodobać. Ale po Wojnie Makowej jakoś trochę mi nastawienie się zmieniło i pod Kają Świt też właśnie bardziej takie azjatyckie książki zaczęły mi się podobać. Także zobaczymy drugie podejście, piękna oprawa, prawdopodobnie chyba też nowe tłumaczenie, bo nie kojarzę, żeby ta sama osoba przykładała też poprzedni. Więc mam nadzieję, że to się sprawdzi, tym bardziej, że one są przepięknie wydane, po prostu to jest coś fenomenalnego. No jeszcze te wklejki w ogóle pod kolor to coś pięknego. A chyba jeszcze pod koniec czerwca ma wyjść trzecia część, więc będę miała od razu całą trylogię, więc może sobie zrobię taki maraton z tą serią i wtedy wam opowiem, by tak czy nie dla, co o tych książkach myślę.
No, i tak się przedstawiają moje zdobycze książkowe z ostatnich miesięcy. Dajcie znać, czy któreś z książek czytaliście, czy może macie w planach, ewentualnie macie coś godnego do rekomendacji. No i dajcie znać też, jakie książki Wam wpadły w łapki, ponieważ jestem bardzo ciekawa, uwielbiam oglądać właśnie nowe pozycje u nowych ludzi, także jestem niezmiernie ciekawa i dzięki, że dotrwaliście do końca tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Na razie.